Witam wszystkich, z tej strony Łukasz, podcast Padlock. Zapraszam na kolejny gameplay. Tym razem to już trzeci odcinek, jeżeli chodzi o gameplaye. Trzeci film, jak widzicie, tym razem gra The Ascent. Swego czasu no, tytuł dostępny na początku był na Xboxach, w Game Passie. Ja ten tytuł właśnie tam skończyłem dzięki tej usłudze. Omawialiśmy ten tytuł w 217 odcinku Padloga. Możecie sobie przypomnieć, jeżeli ktoś by chciał. Także tam jest jakby taka recenzja, a teraz po prostu takie jakby drugie podejście. Nabyłem wersję jakby kolekcjonerską. Także jest unboxing na naszym kanale YouTube'owym jakby z tej edycji właśnie na PlayStation 5 i teraz po prostu jakby drugie podejście, drugie przejście, no być może, no mam taki plan jakby, żeby skończyć tą grę drugi raz, też wiadomo, że wyszedł dodatek, tak, który jest też warty uwagi, także Cyber Haze to się nazywa, jeżeli chodzi o to DLC. A tutaj po prostu gameplay taki, żebyście mieli jakiś pogląd, jeżeli ktoś nie grał, chce zobaczyć. No wiadomo, jak przy każdym tytule tego jest mnóstwo w internecie, no ale po prostu my chcemy mieć jakby taki swój content na naszym kanale, także trzeci taki gameplay. Było Diablo 4, był Dead Island 2, teraz jest The Ascent, także zapraszam i... No i tutaj praktycznie, jak widzicie, początek gry, polska wersja językowa, no to wiadomo, no to żeśmy wszystko omawiali, jeszcze raz przypomnę, w 217 odcinku Padloga, czyli już dosyć dawno temu, także tytuł nie najświeższy, ale warty na pewno jakby zainteresowanie. Jeżeli ktoś nie grał, lubi takie gry izometryczne, z widokiem z góry, w takim cyberpunkowym klimacie, to na pewno jest to warte, tak, uwagi. Jak widzimy tutaj menu, jeden gracz, kooperacja online, kooperacja lokalna, czyli też można razem na kanapie sobie grać, tak, postacie, ustawienia, także tutaj, no wiadomo. Z graficznych rzeczy widzimy w rozmycie ruchu i ziarno tylko, dźwięk, wiadomo, na słuchawkach, ja gram z headsetem, tym 3D od Sony, także bardzo dobry dźwięk, na kinie domowym również. Tryb Prola, to nie wiem co to znaczy, małe głośniki, słuchawki. Także... No dobra, to tak naprawdę tutaj wznowię, bo... Grę już jakby zacząłem, ale to tak naprawdę jest sam początek. Sam początek gry, pierwszy quest tak naprawdę fabularny. Samouczki i tak dalej. Także chwilka loadingu i zaraz jesteśmy. No, tytuł taki na mniejszą skalę, powiedzmy, zrobiony przez jakby mniejsze studio. Ja już tutaj nie będę się powtarzał to, co mówiliśmy w nagraniu jakby odcinka podcastu, ale po prostu graficznie to jak na tego typu tytuły z takim widokiem izometrycznym, to po prostu miażdży detalami, tak? To jest... No i tym bardziej, że się w tych klimatach takich, wiadomo, na fali może popularności, no wiadomo, że to jakby może ktoś robił wcześniej, ktoś później, ale no na fali jakby popularności Cyberpunka 2077, no to tutaj po prostu jest to... no po prostu ten klimat aż się wylewa, tak? Właśnie z ekranu, tak? Jeszcze na Netflixie też chciałem polecić właśnie taki serial modyfikowany węgiel. Także jeżeli ktoś nie oglądał, to w szczególności pierwszy sezon, może już drugi był trochę gorszy, ale pierwszy to jest po prostu masakra. No tutaj pierwsze zadanie... Let's have a drink when you get back upstairs. Tylko jak widzimy, tutaj mamy na przykład takie, no jest, widzimy, że jest polska wersja jakby kinowa, tak?
ale takie na przykład było przed chwilą dalej, a teraz już kończąc rozmowę jest finish, czyli takie drobne błędy jakieś w tłumaczeniach się zdarzają jeszcze. Na przykład apteczkę podnosimy, to wtedy jest napisane, że health, a widzimy datapad, jakieś takie z angielskiego jeszcze, jakieś takie niektóre słowa są nieprzetłumaczone, no ale to takie drobnostki, tak, gdzieś tam widoczne komuś to. No i tutaj całe menu, to jest moja postać, no to jest sam początek, to praktycznie nic tutaj nie ma za bardzo. Nagrody, cyberdeck, wyposażenie, no to wiadomo, na razie standardowa broń pomocnicza, później dochodzi, tak, taktyczny pistolet, pancerz, no to też jakieś tam już dwa zdobyłem. No wiadomo, tułów, tak, czyli jakaś kurtka, nogi. Nogi, tak. No to takie trzy standardowe rzeczy. Mogło być tego więcej, może na styl Diablo, może na inny styl, no ale. Tylko tak trochę ten czerwony kolor, ta czcionka z tym czerwony, z tym czarnym, tak trochę, moim zdaniem to trochę się gryzie, tak po dłuższych godzinach to menu jest takie trochę mało intuicyjne. Mapa też taka sobie, no widzicie, to jest taki hologram 3D. No za bardzo to tego, no oddal, przybliż, no okej, no niby można, tak, jak widzicie, ale czasami idzie się zgubić, tak. Kodeks, no to wiadomo, samouczki, no do tego też, tego jest masa po prostu. No jak widzicie, to przeskakiwanie, frakcje, czyli jacyś tam nam co chwila dochodzą różne właśnie organizacje, gangi i tak dalej, no ale jak widzicie, te modele postaci, to wszystko, całe to lore, korporacje, czyli klimat po prostu Blade Runnera wylewa się z ekranu, tak? Cyberpunka, Blade Runnera. Także tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, tak? No widzimy, ta czcionka, no nie jest za duża, trzeba tak trochę. Ja mam telewizor 65 cali, nawet takiej bliskiej odległości dosyć siedząc, to tak trochę trzeba tam się, no te oczy się trochę męczą, no ta czcionka bym. Trochę to menu jest takie, no, za bardzo aż, można powiedzieć, no nie nadźgane, ale takie trochę mało czytelne, tak, no rasy i tak dalej, czyli jak widzimy, no tego jest mnóstwo, tak, to całe lore, to rzeczywiście oni się tutaj postarali i to zrobili dobrze, tak, no miejsca, no to widzimy, jakie te opisy, no to tak, ja już to przechodziłem na Xboxie, w Game Passie, tak, mam tam skończone to na maksa, także tutaj już się nie chcę w to zgłębiać, bo tego czytania jest naprawdę bardzo dużo. No. Czyli tutaj to prol, to jest taki slogan na niewolników, jak widzimy, to fabularnie, tak, to jest wszystko takie, całe dossier, także tutaj nam będą dochodziły rzeczy oczywiście, tak, producenci broni, różne korporacje, firmy, wiadomo, jak to w takim świecie, tak, wrogowie oczywiście. Na razie tylko jest dwóch. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o menu, a tutaj widzimy, no, graficznie gameplay, tak, w 4K to naprawdę grafika i dźwięk HDR, widzimy to oświetlenie i tak dalej, także to robi na pewno bardzo dobre wrażenie wizualne. O, tu kolejna jakaś informacja. Czyli jakieś sztuczna inteligencja, tak, została tam zresetowana jakaś głowica. No widzimy nawet na tej kuli, ile jest masa detalu, tak, to. Ta faktura tego metalu, tych różnych materiałów, to naprawdę. Tu jeszcze sobie zobaczymy, bo tu są jakieś opcjonalne rzeczy, chyba się pojawiły, tak? To gdzieś mi się obiło. Tu mamy jak na D-padzie, górę wciśniemy, to nam pokazuje, gdzie iść.
Także to też jest dobra rzecz, bo to naprawdę to. Ja to jak staram się jak najrzadziej do tego menu wchodzić, bo to menu jest naprawdę takie nieczytelne i po prostu. Także ta taka ścieżka, powiedzmy, ta nawigacja, takie GPS, powiedzmy, to trochę pomaga, ale też czasami to błądzi góra, dół, jakieś takie. Czyli tu już przejść nie można, jak widzimy. No to wiadomo, no to już pewnie. To nam każe iść tędy dołem, tu jakieś skrzynie, to po prostu wbiegamy. Przeładowywanie broni też jest automatyczne. A dźwięk to po prostu też naprawdę to wszystko. Skrzypienie tego całego metalu i tak dalej, to naprawdę robi wrażenie. Są takie roboty, które coś tam naprawiają, ale one są nieszkodliwe. Z przeciwników, no to wiadomo, na razie to otwieramy sobie przejście. No ale jak widzicie, no detal naprawdę jest tam drugie, trzecie tło. No tu już mamy celowanie broni. Tutaj jest jakiś sprzęt taktyczny. Do tego też jest masa. Pamiętam, że jak to przechodziłem na Xboxie, to tu mamy coś do podniesienia. Do tego jest po prostu praktycznie przez całą grę pojawiają się nowe rzeczy, dochodzą. Naprawdę można powiedzieć, że to jest taki RPG trochę akcji, bo rozbudowanie tego można to naprawdę porównać do Diablo, tylko że w takim świecie cyberpunkowym. No ja mam nadzieję, że ta firma, no bo to naprawdę oni. Po prostu. O, teraz już zaczyna się walka, czyli strzelanie do takich robotów. Na razie mamy taką broń, powiedzmy, tak strzelającą, jak widzicie, ale później też dochodzi taka broń biała, jakieś tam katany czy coś w tym stylu. Dodatkowe rzeczy, umiejętności, granaty. Tutaj oczywiście wybuchające beczki. O! A akurat trofeum wpadło za bodajże 10 przeciwników zabitych od wybuchającej beczki. No sami też żeśmy się trochę poranili, ale to nie szkodzi. Zobaczymy, gdzie idziemy dalej. Tu są jakieś takie. Ale też tego mówię, no później to naprawdę gra się robi rozbudowana, jeżdżenie windą z poziomu na poziom, no bo to duże takie miasto, wiadomo. Pionie, w poziomie, bardziej w pionie, tak? Bo jak to właśnie z tych klimatów cyberpunkowych, tak? No tu widzimy granie tutaj o światło i cień, jak to wygląda. No naprawdę, ja to wtedy byłem w szoku, jak grałem wtedy tamto przejście moje na Xboxie Series X. No to oczywiście to jest praktycznie ten sam poziom, co teraz na PlayStation 5, może tu jest nawet ciut ładniej, ciut lepiej, no bo to wyszło później, jest bardziej dopracowane, wyszły patche oczywiście poprawiające. Tutaj jest odmowa dostępu, ale tutaj są takie opcje hakowania. Już mamy to otwarte. No oczywiście nie wszystko da się zhakować, bo tu mamy później na przykład umiejętności. O, i tutaj sobie przydzielamy do różnych rzeczy celowanie, równowaga, unik, tak, parametry życiowe, bateria. Także jak wejdziemy na level, mamy jakieś punkty do wydania. Tam widzimy poziom drugi jak na razie, no wiadomo, początek gry i tutaj do 10 tysięcy, jak dobijemy to doświadczenia, to będziemy mieli poziom trzeci i dostaniemy jakieś punkty do wydania, tak? Czyli to jest po prostu. No tak to sobie wymyślili, takie po prostu jakby drzewko umiejętności, tak? Tylko. No mówię, to menu tak jest trochę nieczytelne, trochę chaotyczne, ale. No, tu trochę walki. Oczywiście, no tutaj możemy mieć głównym wątkiem, ale też, no. Wiadomo, no możemy, tutaj coś nam doszło z wyposażenia, taktyczny.
Granat odrzucający. Do mapy. No widzimy, tu jest jakaś tam, niby nam każe tu iść, no ale tu zawsze jakieś zakamarki, coś do podniesienia, gdzieś, o, zbadaj. O i proszę bardzo, coś tam nam wypadło. No akurat teraz nie możemy podnieść, mamy tego być może za dużo, ale... No ale widzicie, ta para buchająca, do tego oświetlenie, cienie, naprawdę. Wiadomo, że to tytuł, no nie ma tam co porównywać trudnością developingu jakby do Cyberpunka, czy takich dużych tytułów w pełnoprawnym 3D, jakby w otwartym świecie, ale... Ale tutaj też naprawdę, jak na tego typu grę, to kawał dobrej roboty tutaj oni odwalili. Może nie wszystko... No tutaj jakaś kładka do wysunięcia. Może nie wszystko zagrało tak jak należy, oczywiście, tak, ale na pewno nie ma rzeczy idealnych, ale tutaj naprawdę nie, no niewiele im brakuje. No ta gra może gameplayowo tam trochę było ogólnie w branży narzekania na tą walkę trochę może. O, teraz dotarliśmy do nowego jakiegoś obiektu, ale tutaj nie ma jakby mapy w tym miejscu. Widzimy, jest wygaszone. A nie, jest mapa, to nie wiem dlaczego. Widocznie jakiś... No ten radar, mówię, to menu jest takie trochę chaotyczne. Na konkretny wybuch teraz. Sieć przerobu odpadów teraz, tak? Nam się pojawiło. Jakieś takie zakłócenia. No tutaj można się schylić kółkiem, tak? Jak mamy coś przejść pod spodem, no to standard. O, i teraz scenka jakaś przerywnikowa. No i co? Mamy bossa, tak? Proszę bardzo, zginęliśmy. No. Nie wiem trochę, czy ja coś źle robię, czy jest jakaś forma szybszego chodzenia. Bieganie? No zaraz zobaczymy, spróbujemy jeszcze raz. Zobaczymy jeszcze na... ustawieniach, czy jest jakieś bieganie, czy nie pamiętam, unik jest, unik pod X-em, ruch, kliknięcie taktyczne, no dobra, to już sobie darujemy drugi raz. No, ubiliśmy go, nowy poziom. I teraz jeszcze wybijemy mobków. Żeby nam się tu nie pałętały pod nogami, tak. No nie, to tak
O, tu jest jakiś granat. Aha, no to ruch po porę, dobra. No dobra, tu zbieramy kasę. I no zobaczymy sobie umiejętności, co tu nam przybyło. No może sobie życie zwiększymy. Ile mamy tych punktów do wydania? 3. No dobra. No to niech będzie. 3 razy życie. Tu w kodeksie nam się oczywiście wpis miejsca pojawił. Odpady, tak. I jeszcze w kodeksie nam się pojawił wróg, czyli ten Papa Dzikus tak zwany. Tu mamy opis. O, to może nie boss, tylko taka po prostu większy przeciwnik, tak? No taki subboss, no nie wiem, na początek gry to ciężko to powiedzieć, ale raczej to nie był boss, tak? Coś troszeczkę mocniejszego, tak? Na początek. Tu mamy jakąś skrzynię, tak? Oczywiście to przytrzymując to niby... Tak, musimy... Hydrauliczny cios. Czyli to są jakieś takie ulepszenia, tak? Znalezione, dają ci nowe zdolności, działają jeszcze lepiej, są się z umiejętnościami rozwijane, zostawisz szerzej używając nika lub przywacza. Czyli to najlepiej znaleźć jakiegoś specjalistę od tego, tak? Tu mamy to ulepszenie. No, no niby to mamy, ale to nie wiem, czy przecież ja tego nie montowałem. Zdolności dostanę dzięki ulepszeniom. No dobra. Zobaczymy. Ja to bym chyba wolał jednak bronią białą trochę powalczyć. Ale to jest tak naprawdę, to jest taki trochę twin-stick shooter jak było Dead Nation kiedyś. Nie wiem czy pamiętacie, czy graliście za czasów PS3, Xboxa 360. Taka dosyć, naprawdę nie dosyć, tylko naprawdę fajna gra z zombiakami, tak? Właśnie w takim stylu, tak? Twin stick shooterowym. Znaczy jak Diablo jest hack and slashem, no to tutaj można powiedzieć, że no to jest twin stick shooter, tak? No bo jedną gałką, wiadomo, lewą chodzimy, prawą się obracamy i strzelamy spustem, tak? Ale... Ale akurat ja lubię ten gatunek i... Nie wiadomo, może jest chyba, tak mi się wydaje, no, dobry gier z tego gatunku. Ale... Łębsztok. To widzimy, kamera się teraz zmieniła, bo teraz już czasami tak to się dzieje, że... O, tutaj wychodzimy jakby na główną... Główną ulicę, główną taką... To jest jakiś reaktor. Także widzimy tutaj takie trochę jest zmiana kamery. No ale ogólnie każe nam iść tam, także zobaczymy. Zobaczymy jeszcze sobie na mapie, jak to wygląda. A, to jest to, no tak, czyli mamy tutaj, oddalimy sobie, to widzimy tutaj dookoła. No właśnie, to jest to menu, o którym ja mówiłem, że jest tak nieintuicyjne, wystarczy jeden jakiś lekki ruch i wróć do klastra. No dobra, no to idziemy, zobaczymy, co tam co tam wam każą zrobić teraz. No ja mówię, ja to grałem na Xboxie, kończyłem to dosyć, tak naprawdę to już ze 2 lata temu chyba.
coś mi się tak wydaje. No bo skoro teraz mamy 272 odcinek, a to było w 217 odcinku, no to tak ze 2 lata bym obstawiał, bo raczej nam tam wychodzi około 30 odcinków na rok. Może trochę więcej, może trochę mniej, ale mniej więcej około 30. Tak naprawdę to trzeba sprawdzić, bo już nam się tutaj dziesięciolecie chyba jakieś szykuje nagrywania. Także to zleciało. No i tu widzimy Arkologia Kocioł, to się nazywa, tak? I to jest nasz cel podróży. Także sobie zobaczymy, co tu jest. Tu winda, czyli jakiś ekran wczytywania ukryty pewnie. Tak. No tak z bliska to już wiadomo, no te postacie i tak dalej, no to tutaj tą naszą postać możemy też przebierać, ubierać w jakieś t-shirty. Ja mam taką, widzicie, bluzkę z jakimś kotkiem. Tak, bo ogólnie bardzo lubię koty. No ale takie to tutaj niewiele widać. O, teraz mamy. O, i teraz tak naprawdę się gra zaczyna. Czyli widzimy, ma no, bardzo fajne. Możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda designersko to miasto. No widzicie, no naprawdę robi wrażenie. Też był jakiś chyba mod taki na PC-ta chyba to było, że była w tej grze kamera pierwszoosobowa. Czyli można było grać tak jak w Cyberpunku 2077, to naprawdę to by było coś, tak? No na konsolach to wiadomo, no, nie, no jakby może nierealne, czy nie wiadomo prawa i tak dalej, no ale tak oficjalnie jakby wyszła ta gra. No, z takiej kamery pierwszoosobowej albo z czasem i w VR-ze, no to by było naprawdę masakra by była. No bo widzimy, teraz sobie wyobraźcie, jak widzimy to z oczu, jakby tutaj przeszklona podłoga, chodnik, tak można powiedzieć. W oddali ten cały budynek, no masakra, to po prostu masakrycznie to wygląda. Co my teraz mamy zrobić? Wróć do klastra 13. Tu jakaś policja i tak dalej, tak? No widzimy masa ludzi. Coś tu się, wiadomo, stało. Jeszcze sobie spojrzymy sobie na mapę. A, czyli my jesteśmy po prostu na piętrze, tak? No dobra, no to idziemy fabularnie dalej, zobaczymy. Czy tu jest jakiś sklep, czy to są tylko te automaty? A, bo to są takie automaty, widzimy, za 29 kredytów możemy sobie kupić apteczkę, ale to na razie nam nie o to chodzi. Ja szukam takiego prawdziwego sklepu, jakby tak. No, czyli tutaj, no powiedzmy, nas na razie nikt nie atakuje, miasto. Ogromna metropolia, kilkupoziomowa, podlot, strefa odkryta. Zobaczymy na mapie. Czy powinien być jakiś chyba skrót do mapy, bo tak co chwila. A, to my jesteśmy. Gdzie my jesteśmy? Tu my jesteśmy. Tutaj. No dobra. Tutaj coś jeszcze, no mnie też zawsze ciekawią takie jakieś zakamarki czy coś, ale to pewnie. No tutaj to tylko sztuka, tak? Nie, porozmawiaj. No i tu już jest zamknięte i tak dalej, czyli to taka sztuka, powiedzmy. No dobra, no to idziemy zobaczyć, co tam fabularnie to posunąć do przodu, tak?
Oczywiście też jest masa misji pobocznych, ja to pamiętam, że wtedy na Xboxie to po prostu też masakryczna ilość godzin. To się tak wydawało taką krótką grą, tam na YouTubie są jakieś gameplaye, powiedzmy po 8 godzin ktoś tam kończy ten tytuł, ale to naprawdę, to już chyba trzeba go przebiec, bo jak na tego typu grę, to ona była naprawdę, moim zdaniem, jest bardzo rozbudowana, tak? Tutaj coś jest? O, jakiś... A, tu możemy włączyć, wyłączyć jakiś hologram. No widzimy jakiś... Jakaś skrzynia. Tu na razie jeszcze nie ma sprzedawcy. No ale dobra, na razie idziemy fabularnie. Te niebieskie ikonki, aha, tutaj już nam się pojawiają na radarze, jak widzicie, w prawym górnym rogu. O. No i nowa po prostu dzielnica, tak? No także widzicie, neony i tak dalej, no wiadomo. No to jest po prostu wow, tak? Jak to wygląda. No też ja trochę na trofea patrzę oczywiście, no chcę też... No może nie platynę, tak? Ale jakieś tam pucharki, żeby powpadały. Tu jest nasz sprzedawca. Zobaczymy... Aha, nagrody. Aha, czyli to jest jakieś... Jakiś gościu od jakichś zleceń, tak? Czyli na razie tutaj sobie nic nie podziałamy. Tu widzimy jeszcze zejście do tuneli, do jakieś czy do przejścia, to pewnie się do metra, tak? To się później otwiera oczywiście. Na razie widzicie, ile tego jest, ile tego detalu. Góra, dół, po prostu. Fuh. Masakryczne ilości. Tu coś też na górze mamy. Tylko jak się tam dostać? Może tędy? Tu coś jest od sklepu, od... Aha, tutaj widzimy handel, tak? No właśnie. No dobra. Sprzedaj, no ale to my za bardzo nie mamy co sprzedać, chyba że to używamy, a to oczywiście tutaj mamy statystyki, no tutaj mamy na przykład 20 do czegoś tam, tak, ale możemy sprzedać te nauszniki, o, no tutaj nam wpadło trofeum za sprzedanie jakiegoś przedmiotu, tak, nogi, tors. Jak widzimy, no tu coś tam, tutaj mamy, widzimy, tu mamy na niebiesko to, co mamy na sobie, a to tutaj, co tam ewentualnie to daje albo nie daje, tak? No ale dobra, to sprzedajemy. Przegięty sprzęt. No to też takie nazwy są. O, broń mele, o, pałeczka jakaś. Karabiny maszynowe, ale to są u niego do kupienia, tak? Broń dodatkowa. No dobra, to na razie ok. Tu zobaczymy, kto to jest. To jest jakaś taka forma chyba kowala, tak? Rusznikarz, czyli gościu. Gościu od broni. Wygląd możemy zmienić. No ale to jest sztuka, to jest tylko taka kosmetyka, nie? No to wiadomo. No i tutaj za kasę, tak? Nie wiem, gdzie tu jest cena, czy... Cena. No cena niewielka, ale to są... Aha, bo to są jakieś złote naboje, coś takiego, widzicie? Czyli sobie polepszyć... No dobra, no to możemy sobie to polepszyć do...
No dobra, do dwójki na razie zobaczymy. Tylko czy ja mam tą broń. Broń pomocnicza to jest ten mój karabin. A broń główna to jest ten obrońca. No dobra. No to niech tak na razie będzie. Crafting. Przywacz. A. No właśnie. To jest to, co dostaliśmy. Tu są rzeczy jego. Ceny. No, to ceny to już ma. Jak widzimy, konkretne. Ale możemy sobie to przyć, tak? Rozpocznij zabieg. Zobaczymy. Mhm. Ulepszenia. Hydrauliczny cios. No ale tutaj, o, tu jest jeszcze kosmetyka, czyli możemy tu sobie to, co było na początku gry, czyli zmiana twarzy, jakieś takie rzeczy, pigment, skóry, tatuaże. To jest po prostu wszystko w... jakby w tym edytorze postaci, jak zaczynamy grę, tak? Wzór koszulki, no wiadomo. No dobra, to może jeszcze do niego wrócimy, ale na razie sobie... Pójdziemy jeszcze wykonać to zadanie główne. No tu jak widzimy, tu jeszcze są jakieś rzeczy. Tu jest sklep. No jakoś, no właśnie, jakoś pancerza. Tors. No tu widzimy, ktoś tam chyba po japońsku gada, tak? Jak słychać. No do sprzedania nie mamy nic, ale co jeszcze tutaj jest opcja? Nie, no tu jest opcja tego kupienia, tak? No ale to no na razie. A to oko jeszcze mnie interesuje. Co to było? Shop. Handlarz cybernetyką. Aha, broni taktyczne to są. Mhm. No dobra, no to na razie to jest trochę za gruby hajs na nas. I tutaj jeszcze ten pędzelek. Aha, czyli stylista, no właśnie. No, czyli tutaj będzie też... Ale czym to się różni od zmiany wyglądu? Ubrania, tak? Aha, czyli takie jakby... No dobra, to my tu... To jest chyba jakieś modyfikacje do tego, do uzbrojenia i... No dobrze, to na razie tyle. Tu coś jeszcze na górze jest, ale jak to podnieść? Gdzieś tu jakieś wejście do baru. Czasami, no jak widzicie sami, no to masa takich różnych zakamarków i to... I to na tej mapie to widzicie, jak to jest... No, te, po prostu to sterowanie, ten menu to jest dramat. Naprawdę, to już pamiętam na Xboxie i to był dramat i... To przeskakuje samo, się przełącza po prostu... No tutaj widzimy, no... No jaka ta mapa i ile jest tego nadźgane i to jest naprawdę mało szczegółowe. No sami widzicie, że... Niby to jest wszystko... Okej, no poprzednia warstwa i tak dalej, ale to naprawdę lekki chaos się robi z tego. Z tej mapy i to bardziej takie trochę na o, blokada, czyli nie możemy tego podnieść, tu nie możemy wyjść na ten taras. No trudno. No dobra. To dalej idziemy oddać to jakby to zadanie. Porozmawiaj. No okej, okay. No tak, to już jest. Thank you.
Dobra. No, okej. No to jest ta sztuczna inteligencja, tak i tak dalej. No dobra, tylko nasza postać, ile my mamy pieniędzy? No na razie jeszcze mało, wyposażenie, ulepszenia. No i tu widzimy, pojawiły się takie żółte znaczniki. Nie wiem, czy to teraz na mapie będzie żółte znaczniki. Ksz, naprawdę to... Oh my gosh, to... Mapa i to menu to po prostu jest dramat. No żółte znaczniki to wiadomo, misje poboczne, tak? Ale teraz my pójdziemy do... Do tego głównego questa kolejnego, tak? Beztroska, czyli kolejna dzielnica, tak? Kolejna, następna część tego miasta się otworzyła. Widzimy jakiś bar. Inspirational calf mugs to hand out. I'll let you know, okay? Why the hostility, Poon? All I'm saying is that we should stick together in a time of crisis, and that we're here to help in any way we can. And all I'm saying is that I don't see how you can help right now. The Ascent group is gone, and the board has gone quieter than a null-spaced Carlin. Maybe you people should start looking to what's next. The Ascent group is not just the board, Poon. It's us. All of us. United around an idea. The corporation can only collapse if we allow it. Whatever. An idea won't feed my indents or provide security when CorpSec gets wise to the fact that their paychecks aren't coming. Now, you'll have to excuse me. My next meeting just arrived. Fine. We'll talk again later, Poon. Okej, no to jak widzimy, tu jakaś kantyna, bar, tak, kolejne zadanie. Dobra, porozmawiajmy. Oh, look at you. Positively bristling with ambition and a taste for mindless violence. Just what I need. My PA before was pure bullshit. This is a crisis supernova. The Ascent group has collapsed. Our ecology's gone into default and we've lost contact with the board. Not that I expect those sleek suits to be able to unfuck this situation in any meaningful way. No one is getting paid, and CorpSec will soon realize that they're risking their necks for exactly zero eucreds. We can expect security to implode before the cycle is over. The Ascent Group AGI suddenly went quiet. That's never happened before. So the market went apeshit and forced the Ascent Group into immediate bankruptcy. Now all local SIs are operating independently. Hundreds of optimizer protocols fighting for the same scraps. We gotta see nutrient and energy shortages within just a few cycles. Am I painting a bleak enough picture for you? We're mutually dependent on the neighboring clusters for food, energy, and others. It pains me to say this, but it looks like we're gonna have to cooperate our way up. The other stack bosses have agreed to meet. They're a bunch of incompetent. I don't see any other options. And my imp won't shut up about this being the only... In a crisis like this, you can always expect to see a few witless wonders stepping up to bat. The Turbo Vipers are already trying on a protect. Questions? Shoot. No, dobra, no to tak na szybko, no to po prostu... Ale to jak widzicie, no tej gadki jest masa, także trochę szkoda czasu i tym bardziej, że... A, i to takie dodatkowe dialogi. Dobra.
No właśnie, misje poboczne, jak widzimy, ten żółty znacznik. Także jak widzicie, tego jest masa. Tutaj mamy 45 minut, także tak standardowo do godzinki tego gameplayu, tak? No tutaj sobie zobaczymy tę misję poboczną. I've sent you markers for a grafter, an armor guy, and a weapons dealer. Check it. This is your lucky fucking day, because I'm also gonna give you a handout. And please try to exceed my non-existent expectations. Off you go. Okay. Czyli misja poboczna również. No tutaj nowe rzeczy jakby w tym całym lore się pojawiły, tak? No to mapy i misje. Misja poboczna i tutaj przygotuj się. Czyli co my mamy zrobić? Odwiedź handlarza bronią, odwiedź handlarza pancerzami, odwiedź używacza. No tak, no to jest taka misja z gatunku, no... kupienia wszystkiego, tak? A tutaj udaj się do ubojni, spotkanie ze rządzą, odbędzie się bla bla bla. No to nie wiem, ja tu chciałem jeszcze, no zobaczymy, no to może... A jeszcze chciałem zobaczyć, ile my mamy kasy w ogóle. 17 tysięcy kredytów. No to zobaczymy tą misję, tylko to teraz idziemy. O, coś tu jest ulepszenie. Co tu się właśnie stało? Bo za bardzo. Aha, jakieś kupione, znalezione, coś tam. Samo się coś zrobiło. No okej. Okay. A być może, że mamy jakby z danego. No, tu mamy taki przewrót, jak widzicie. Ale czy ta misja dalej nam wisi, jakby w... Udaj się do ubojni? To jest misja ta prawdziwa, tak? Znaczy prawdziwa, główna, a tutaj misja... Na razie misja poboczna, przygotuj się, czyli my to mamy po prostu i to z automatu nam wpadło. No dobra, no to jak tak jest, no to my robimy, lecimy dalej jakby z głównym wątkiem, a co tam po drodze się trafi, to... Tylko ja bym chciał udać się jeszcze do tego kolesia, który... No to on jest chyba na dole, tylko teraz tu coś jest do podniesienia. Jak słyszycie, pewnie też ta muzyka, tak? No, daje radę. Naprawdę klimat buduje niesamowicie. No warto tak sobie też pochodzić. No mówię, może tak ta mapa nie pomaga i tak co chwila wchodzenie do tego menu to trochę takie jest męczące, ale chociaż na tym radarze no mniej więcej coś tam widać, tak? Chcę jeszcze zajrzeć do tego kolesia, bo tutaj chyba było jakieś trofeum. No, chyba to jest jeszcze niżej. Tu jest jakaś winda, zobaczymy. Chyba mi się wydaje, że jeszcze niżej to jest. Crafting. Wyzeruję umiejętności. No właśnie, o to mi chodziło. Dobra, ja to sobie pójdę dalej w życie. I w obsługę broni? Tak, miałem 6, dobra, niech będzie 6. No, to oczywiście koszulki, o widzimy, można sobie zmienić na różne takie wzory.
No, gdzie jest nasz kotek? Dobra, nie będzie kotek dalej. No dobra, no to zobaczymy jeszcze jak na chwilkę. Tylko to mówię, jak widzicie, odległości 950 metrów. O, tutaj kolejna scenka, akurat fajnie. Czy takie. Taka chyba wstawka ogólna. No, tu mam jakąś misję poboczną. Tu jest jakiś NPC. No takie te gadki tych NPC-ów to wiadomo standard, no, ale już misja poboczna może być ciekawsza, tak? Mhm. No karmaści, różna, dobra. Hans, now the stock is running. It's feral testicles, you see. They're bulls, if you will. They possess extra. The pharaohs in question are unlikely to part with their vitals with it, but Hans will make it worthwhile. Po same jaja, no to, ciekawe. No to polskie tłumaczenie, jak widzicie, no takie jest. No ciekawe, jak to w oryginale było, ale. No tak szczerze mówiąc, że tak ten. No nie wiem, ten taki, niektóre te gadki, ten taki komediowy styl to tak średnio pasuje do tego typu gry, ale tutaj jakiś bar jest, też możemy sobie porozmawiać z ludźmi, czy z jakimiś stworzeniami. No to oczywiście pewnie. To takie trochę Gwiezdne Wojny, nie? Że wchodzimy gdzieś do jakiejś kantyny i tu jest różnych takich tych wynalazków. No dobra, to tam takie wydanie o niczym tak naprawdę. No tutaj te nagrody to też nie, dobra, to idziemy stąd na razie dalej. Już może sobie dojdziemy do tej, jeszcze do tej głównej misji. Spore odległości, jak widzimy, nie? Wyposażenie, pancerz, no coś tam mamy, tak? To nie jest jakaś rewelacja, ale na razie tam nie będziemy kupować specjalnie, póki tam jakoś tam idzie. Chyba, że będę jakby często ginął, to... O, tu kolejna dzielnica, wybuch, o, proszę bardzo. No to widzicie, no graficznie to naprawdę daje radę, dźwięk masakrycznie też. Czyli widzimy jakiś zamach terrorystyczny i tak dalej. Zjeżdżamy trochę na dół, tutaj dalej idziemy. Też trzeba sobie tak trochę, no nie tylko główna ścieżka, tylko tak trochę sobie trzeba popatrzeć, bo widzimy, że są różne skrzynie do po prostu do zebrania, czy jakieś rzeczy, czy coś tu dzieje w tle ogólnie. O, tu już jakaś zadyma, ktoś nas atakuje. O. Muszę zobaczyć, jak jest ta. No, bo już nie pamiętam tutaj z układu sterowania, jak jest zmiana broni, ta druga broń po prostu, żeby podnieść broń, będzie urystrzał, ulepszenie, interakcja. Zmień broń, to jest na trójkącie? Aha, tu jest, no tak, to masz karabin maszynowy, tak? Tu jest coś do podniesienia, tylko jak tam wejść? Coś to jest z jakąś kratą? Czy nie? No dobra, udało się. Tu jest automat do użycia, to też jest chyba jakieś zdrowie. Tu widzimy już w prawym dolnym rogu jest po prostu, jak sobie polepszamy zdrowie, to jest drugi pasek doszedł, widzimy. Także... No dobra, idziemy ten główny wątek, tak? Tu oczywiście warto, no jak widzimy skrzynie, kredyty, zbieranie kasy, no to wiadomo, nie?
O, także tutaj już nam pokazuje 55 minut nagrania, także zaraz będziemy kończyć. Tutaj kolejna zadyma, beczka wybuchająca. Kolejne fale przeciwników. Czas na przeładowanie też jest potrzebny. Tu się ktoś ukrył w środku. Zbieranie rzeczy. Także nawet dobrze, że tu na koniec tego gameplayu, który tutaj nagrywam, trafiła się taka lekka zadyma, także... No ale ogólnie widzieliście, macie pogląd, no wiadomo. Tu jest jakiś bankomat. Tu są kredyty do użycia, do zdrowia jeszcze i tak dalej, także... No tu jak widzimy, no te odległości są spore, także no... Tu dalej nam pokazuje 730 metrów do celu, także... Także jest tutaj co robić, tak? Tu kolejne zbiry. Możemy z nimi walczyć, możemy ich ominąć, no to już od nas zależy, tu możemy sobie pozbierać różne rzeczy jeszcze oczywiście, tak? I... No ale tu mamy beczki, także możemy ich tu zwabić. I tutaj trochę w jedno miejsce na przykład i tak trochę ich... Chociaż sami też możemy trochę oberwać. Dobrze też, że nie ma tu jakiejś amunicji ograniczonej, tylko to się samemu się jakby odnawia, zbiera, znaczy przeładowuje się ta broń samoczynnie i ta amunicja jakby się odnawia, tak? No jestem cooldown oczywiście do przeładowania, znaczy no trzeba czekać, jak widzicie. W przypadku tego shotguna, powiedzmy, tej takiej broni ciężkiej było tego może krócej, ale no tu jeszcze sobie rzeczy pozbieramy i tak dalej. No dobra, no to już będziemy kończyć jakby to nagranie, także dziękuję bardzo za oglądanie, tak, za słuchanie naszego podcastu, za... Wiadomo, że to tam pasja i tak dalej, no ale jak tam jest jakiś odzew, to też jest nam miło po prostu i robimy to przecież całkowicie z pasji, jakby za darmo, za własne pieniądze kupujemy gry, sprzęt i tak dalej, żeby... No i takie właśnie nagrywamy rzeczy, żeby trochę to było takie urozmaicenie jakby na kanale też. Także dobra, to by było na tyle. Dzięki bardzo. Kończymy sobie ten gameplay z gry The Ascent na PlayStation 5. Także do zobaczenia, do usłyszenia i zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do słuchania podcastów w aplikacjach podcastowych, na Spotify'u, na YouTubie, gdzie tam kto woli. I do następnego. Cześć.